Polskie władze otrzyma YU pismo z Komisji Europejskiej z zarzutami wobec ustawy o SG Najwyższym, poda reporter TVN24, Maciej Sokołowski. Chwilpeni tak informacji takie nieoficjalne przekaza APAP. Korespondentka Polskiego Radia Beata Pełomecka poinformowała, że rozpoczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa przeciwko Polsce za ustaw o SG Najwyższym. Jeśli ono zakoczy pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Te informacje potwierdzi na specjalnej konferencji rzecznik Komisji Europejskiej, RZD Polski Ziemia Miesice, eby odpowiedzi na formalne pismo Komisji. Rzecznik podkreśli przecinek, że taka decyzja została podjęta ze względu na brak postępu w rozmowach z polskim RZD oraz nieuchronne wdrożenie nowego wielu emerytalnego dla SG Najwyższego. Jednocześnie zapewni przecinek, że komisja chce kontynuować dialog z Polską. W praktyce niech RZD pis do ust PSTW i zmian oznacza, że Komisja Europejska skieruje pozew przeciwko Polsce do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Co dalej? Trybunał sprawdzi, czy polska ustawa o SN narusza prawo unijne. Jeśli stwierdzi naruszenie, MOL nakaza zmian średnik i elita nie zostanie wprowadzona w życie, gro Polsce kary finansowe. Decyzję jako pierwszy skomentował wiceminister Konrad Szymaski. W rozmowie z PAP stwierdzi przecinek, że Trybunał Sprawiedliwości będzie miał trudne zadanie. Dlaczego? Zdaniem Szymaskiego na tym przykładzie okaesi przecinek jakie z granice ingerencji prawa WSPL notowego w zakres autonomii państwa UE. Szerzej spraw skomentował szef MSZ Jacek Czaputowicz. Na razie stoimy na stanowisku, to my mamy rację i rozstrzygniemy ten SPR-skę na nasz korzy powiedział. Uda przecinek RZD będzie dowodzi przed Trybunałem Sprawiedliwości, e kwestia sądownictwa le y w kompetencji poszczególnych PSTW-CZ tonkowskich. Z kolei rzeczniczka RZD Joanna Kopciska oceni, a zmian w wymiarze sprawiedliwości nale a o dokonadu owczenie i gdyby tak się stało, dzi nie byłoby niepotrzebnej dyskusji. Mwi niepotrzebnej. Bo jesteśmy przekonani o konieczności wprowadzenia tych zmian, jesteśmy przekonani o tym, że praworządność w Polsce ma się dobrze i nale a o tego dokonawa nie w trosce oni doda. Polskie władze wcześniej informowa YE nie wycofaj się z reformy SD Najwyższego. Premier Mateusz Morawiecki stwierdzi przecinek ustawa o SD Najwyższym jest zgodna z konstytucji. We wtorek Andrzej Duda ma wysana emerytury i prezes SN, Małgorzat Gersdorf, nowa ustawa o SG Najwyższym zakada, od 4 lipca w stan spoczynku przejdzie SD-owie SN, katerzy ukoczyli 65 rokcia, w tym prezes Małgorzata Gersdorf. To w a nie przejdzie SD w stan spoczynku budzi zastrzeżenia.